Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować pudding czekoladowy. Zapraszam do oglądania. 100 g mlecznej czekolady oraz 100 g ciemnej czekolady. 200 g słodzonego mleka skondensowanego. 4 łyżeczki żelatyny. 1 łyżka ekstraktu waniliowego lub cukru waniliowego. 1 żółtko oraz 1,5 szklanki wody. Najpierw do żelatyny dolewamy 5 łyżek zimnej wody. Odkładamy na bok do napęcznienia. Do garnka wlewamy 1,5 szklanki wody. Ekstrakt waniliowy lub cukier waniliowy oraz mleko skondensowane. Dodajemy czekolady. I podgrzewamy na małym ogniu do rozpuszczenia się czekolad. Kiedy czekolada się rozpuści, dodajemy żółtko i nadal mieszamy. Kiedy wszystkie składniki dobrze się połączyły, odkładamy garnek na bok do wystygnięcia. Napęczniałą żelatynę rozpuścimy w kąpieli wodnej. W tym celu wkładamy miseczkę do garnka lub na patelnię z gorącą wodą i czekamy do momentu rozpuszczenia się żelatyny, a następnie mieszamy. Rozpuszczoną żelatynę dodajemy do naszego czekoladowego płynu. Płyn czekoladowy najlepiej przelać sobie do naczynia, z którego będzie nam najłatwiej nalewać do foremek. Płynu jest około 900 ml, więc przygotowujemy dwie foremki po 450 ml lub cztery mniejsze. Ja mam dwie większe, każda ma 450 ml. Przelewam płyn czekoladowy. Foremki wkładamy do lodówki na minimum 2-3 godzinki. Pudding gotowy. Teraz musimy na chwilkę zanurzyć go w ciepłej wodzie, żeby nam było łatwiej wyciągnąć z foremki. Bierzemy naczynie z ciepłą wodą i ręcznik kuchenny. Foremkę wkładamy na sekundkę. Pamiętajmy, że woda nie może nalać się do środka. Foremki przekładamy do góry nogami na talerzyk i ostrożnie ściągamy. Gotowe. Na koniec możecie posypać czekoladowymi wiórkami. Jeśli spodobał Wam się mój filmik, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia!